Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic, a to jest kolejny odcinek z gry Delay Valley. Z góry informuję, że w tym odcinku będzie dużo cięć albo wyciszeń mikrofonu, gdyż no niestety choroba mnie lekko dorwała. Znaczy jak Wy, drodzy Państwo, zobaczycie ten odcinek, to ja już będę pewnie zdrowy, bo już upłynie prawie miesiąc od tego czasu. Ale po prostu potem będę już jechał do pracy i nie chcę Państwa zostawić bez odcinków. Więc teraz tak. Co się zmieniło do ostatniego odcinka? Usunęli mi moje kartki. Miałem przygotowane. Oddałem do zlecenia mapu. Wszystkie zlecenia. Ale mi je zabrali. Nie wiem, czy one tu będą. Nie, tu są tylko licencje. Tu są tylko licencje. No cóż, drodzy Państwo, trochę pieniążków zarobiliśmy. Mamy aktualnie 120 tysięcy. Mieliśmy 50, więc jesteśmy 70 tysięcy do przodu. I teraz tak, trzeba opłacić opłaty. Czyli 9100. Mówiąc serwis lecz. Dobrze, ale my chyba jeszcze nie mamy. Mogłeś pociągu jeden. No, tu muszę opłacić opłaty. No dobrze. Więc możemy sobie zejść na licencję. I tak jak mówią, robimy sobie licencję na długość pociągu. O matko. Aż tak drogo? To was niszczy na wykolejenie. Nie fajnie. Teraz kupimy sobie to. Oddawaj. Tego nie wyrzucaj. Pieniędzy. Okej. Okay. Ile jeszcze mamy? 80. I równie dobrze możemy sobie kupić licencję na DH4. I czy to nam coś zmieni? To bym nie powiedział. Za to możemy sobie kupić licencję na materiały niebezpieczne. I długość pociągu 2 w sumie też. No i super. Czyli mamy 4 nowe licencje. I teraz też, co my możemy z tym zrobić? No, to było właśnie jedno z tych wyciszeń, o których mówiłem. Tu mamy 400 ton do huty. A gdzie jest huta? Jest huta. SM. Czyli tu. Ale przyjemnie się tam nawet jechał. Mamy do fabryki towarów i miasta, czyli na GF. I tutaj jeszcze dalej, tak. Ale to już tego i tego nie weźmiemy, bo to jest za duża masa.
Tego też nie weźmiemy, bo trzeba mieć towary niebezpieczne 2. No i też. To by nam pasowało, ale czy my uciągniemy 579 ton? O, to jest pytanie. Zostaw to tu sobie. Jeszcze. Jeszcze ja tu chyba widziałem jeszcze jedną lokomotywę gdzieś. Ostatnio, jak mi się dobrze wydaje. Wtedy byśmy mogli spróbować. Dotarliśmy do C. Nie, tutaj nie ma. To szkoda. No tu jest, widzicie? I razem z tą lokomotywą byśmy mogli spróbować pociągnąć ten cały skład na 579 ton. Mogło być nawet ciekawe. Teraz w tej lokomotywie mamy bieg, załóżmy, do tyłu. Jak to w tej lokomotywie jest bieg do przodu. No, a to czyli nawet jakoś to działa, nie? No cóż, spróbujemy chyba, nie? Zaryzykujmy. Zaryzykujmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy teczkę. Fabryka żywności, miasto FF. Gdzie to jest? O, matka.
Może tędy pojedziemy? No tędy to jest Kaliszna. Tędy to... Może by było lepiej tędy jechać. Tu w lewo. To ostro pod górę. No dobra. Spróbujemy. No i 7, o. Mnie w Ameryce jeżdżą takie składy, nie? No i 7, o i my musimy wyjechać. Wtedy na W. Tylko żeby nie jechać tyłem, to my sobie jednak odwrócimy na tej obrotni tam lokomotywę, nie? No pojedziesz? Luzuj. Jest luz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siedem. Dobra. Dzięki pyk. Według tej mapy. Fajny jest ten stół podszyny. Czy to noc, czy to dzień, my i tak pracujemy, nie można spać.
zarobiliśmy 70 tysięcy, ale mieliśmy dwie lokomotywy. Teraz zarobimy 80 tysięcy. Żeś pan lekko przesadził. Piętrzy się radość. Dobra, ale jechać będzie. Na radę. Odpinamy. Dobrze, że w tej sprawie. Dobrze, że nic się z tym wagonem nie stało. Jednak materiały niebezpieczne. A czy z tej strony był hamulec zaciągnięty? Dobra, ale ja i tak polecę. Przemyczałem, na pewno wszystkie wagony mają jechać ze mną. Nie bojaj. Sol 130. Zgadza się. To jedziemy. Uruchommy sobie jeszcze tam lokomotywkę. Wejdźmy tutaj. Dobra, działa, pracuje. I że jest to ciężki skład towarowy. Nie ma to się aż tak rozpędzać. Teraz przejedziemy za ten tu rozjazd. Tu się jechało do tej maszynowni. Jeszcze nie to, tu jeszcze kawałek prosto. No i dopiero tutaj potem, dobra.
tutaj sobie uzupełnimy paliwo od razu. Zobaczymy, jak działa serwisowanie ręczne. Dobra, to jest odbicie. Tak. Że to jest w przeciwnym kierunku, bo my to już w prawo będziemy odbijać. Muszę jeszcze kawałeczek do przodu podskoczyć. Dobra, wystarczy. Dobra. Cofaj. Dobra, trzeba to przestawić. Chyba tu. A wprost damy radę, tak? Co tutaj nie można zrobić serwisu? Dlaczego tego? Myślę, że to normalnie serwis. Nie, no jest serwis, dobra. Napęd? Czy... Może za daleko? Chyba, że tak. Okay.
Pełnym, super. Dziękuję, do widzenia. Oddaj to tu. Chuj. Okej. Tu już stoi nasz skład gotowy do wyjazdu. Odpalmy to jeszcze. A ty pracujesz, ja? A pracujesz, super. Co się stało ze światłami? Okej. Ale resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.